Znajdujemy się przed domem macierzystym sióstr diakoniz diakonatu Ebenezer w Dzięgielowie, na tak zwanej Dzięgielowskiej Kępie. W tym roku przypada stulecie jego istnienia. W tym roku sobie przypominamy to niezwykłe wydarzenie w dziejach Dzięgielowskiej Ziemi, kiedy to syn tej ziemi, a zarazem ówczesny senior diecezji śląskiej, a zarazem proboszcz parafii ewangelicko-ozbórskiej w Cieszynie, Ksiądz senior Karol Kulisz powołał do istnienia diakonat. Z tej okazji w tym roku przebiegają, organizowane są różnego typu spotkania, wykłady jubileuszowe. Nie inaczej będzie i za kilka dni, a mianowicie 17 maja bieżącego roku, czyli najbliższa środa, kiedy to zaplanowana jest jubileuszowa międzynarodowa konferencja. Poświęcona życiu i działalności wieloletniego duszpasterza tego diakonatu, księdza Emila Gajdacza. Szczegółowy program wspomnianej przeze mnie konf konferencji przedstawi obecnie tutaj duszpasterz diakonatu, a zarazem proboszcz parafii ewangelicko-osburskiej w Dzięgielowie, ksiądz Radca Marek Lądzin. Witam serdecznie. Chciałbym w imieniu właśnie jako tułżeńskiego Ebenezy w Dzięgielowie, czyli naszych sióstr diakoniz, jak i biskupa diecyzji cieszyńskiej, księdza biskupa Dryna Korczego, ale też i zarazem właśnie naszych gości z Zaolzy, naszych gości z zagranicznych, dlatego ta Międzynarodowa Konferencja Duchownych, bo będziemy gościli duchownych ze Śląskiego Kościoła ewangelicko ozburskiego Wyznania w Republice Czeskiej. Pomimo tego, że to jest Międzynarodowa Konferencja dla duchownych, jest ona otwarta dla wszystkich, którzy chcieliby e, uczestniczyć, więc zapraszam na tą środę 17 maja od godziny 9 tutaj w Dzięgilowie, e, tutaj w e, chcemy się spotkać w naszym kościele Ebenezer na ulicy Księdza Karola Kulisza. I tak jak już to było tutaj zapowiedziane, tym razem chcemy skoncentrować się na osobie księdza Emila Gajdacza. Będzie to taki czas, kiedy będziemy mogli usłyszeć w czterech jakby aspektach jego zaangażowania służby duszpasterskiej i będzie to między innymi dotyczyło wykładu czy prelekcji o jego duszpasterzowaniu jako proboszcza w parafii w Cieszyńskiej. Następnie drugi wykład będzie poświęcony jego kontaktom, zaangażowaniu też właśnie w kościele na Zaolziu, gdzie też utrzymywał i podtrzymywał wiele wspaniałych kontaktów, między innymi przez wiele lat już na emeryturze, też jeździł do Trzyńca, gdzie prowadził nabożeństwa w naszym ewangelickim kościele dla polskojęzycznych parafian. Kolejny temat to oczywiście ksiądz Emil Gadżec jako duszpasterz diakonatu, jako dyrektor domu opieki, budowniczy domu Emaus 2 dla seniorów czy wielu innych jeszcze inicjatyw, które było jego udziałem i ostatni z takich wykładów to będzie synodalne zaangażowanie Księdza Emila Gajdacza w pracy z dziećmi, z młodzieżą. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Będą to krótkie, tak żeby jak najwięcej informacji przekazać, a zarazem też my się nie zanudzić. Potem będzie czas na krótki koncert. Podczas tego koncertu będzie też promocja książki autorstwa właśnie księdza Emila Gajdacza, zatytułowana Okruchy, które sycą. Została ona już pośmiertnie przygotowana przez jego małżonkę, panią diakon Helenę Gajdacz, która dokona wyboru tekstów, fotografii, gdyż jedną z pasji też księdza Emila Gajdacza było robienie zdjęć, jak i jego małżonki. I na koniec będziemy chcieli odsłonić tablicę pamiątkową w budynku Domu Opieki Emous 2, poświęconej właśnie pamięci księdza Emila Gajdacza. Więc serdecznie zapraszam. Szczegóły i wszystkie informacje już na miejscu 17 maja, środa od godziny 9. Serdecznie zapraszam.